Cześć, witam Was. No, dzisiaj otworzę sobie może tam parę saszetek z tego boksa. Dobra, nie będę tutaj przeciągał, otworzymy go. Może ja go otworzę tak poza tym, bo nie chcę tutaj coś strącić. Ale ładnie, naprawdę ładnie wygląda boks. Także zaraz zobaczymy, jak to wygląda wszystko w środku. Otworzyłem. Wow, ale pięknie. Pięknie się to świeci. Kurde, muszę zrobić tak, żeby nie było mnie widać. Może zrobimy... O, tak. O, nie będzie mi widać? Nie, nie będzie mi widać. O, proszę bardzo. Kobe Bryant. Oczywiście Sebek się nie przygotował. Otworzę sobie, zobaczymy. Może jakoś fajnie się otwierają te saszetki. A, przecież mam. Ale ja jestem... Mam. Nożyczki mam. Dobra. Oficjalnie na moim kanale. Wiem, że są też tacy, którzy lubią koszykówkę, więc na pewno będą sobie chcieli obejrzeć. Kobe Bryant. Zaraz zobaczymy, co to są. Chyba te specjalne karty z Kobim. Ładne, naprawdę ładne są te karty. Tu jak zwykle jest opis zawodnika. Kobe. Następny Kobe Bryant. Kobe. Fajne, takie twarde. Fajne karteczki, a teraz wylosuję sobie, a otworzę może z 4, wylosuję sobie gdzieś tam, może ze środka bardziej, saszetkę z Kobe Bryantem, a nie kto inny. O, no kruszyna, będziemy mogli się w końcu wymienić. a to są te, co tak się fajnie, one się trochę tak fajnie świecą. O, jak widzicie, bardzo fajne, bardzo ładne są te karty. No i cóż, czyżbym coś tam trafił? O, coś tutaj jest, coś tu jest, ale zobaczcie, no naprawdę piękne, piękne są te karty. No i proszę, druga saszetka i trafił mi się, no tak, a ja się oczywiście nie przygotowałem, trafił mi się zawodnik, z autografem. Karta z autografem. Patrzcie. Wow. Nie będę czytał, bo nie chcę przekręcić. Tutaj macie gościa. Numer trzeci. Kurde, no patrzcie. Pierwsza saszetka, bo w sumie tamta to jest Kobe. Osobne. I już mi się tutaj trafił. Autografik. Dobra. Czekajcie, o może te z przodu weźmiemy, zobaczymy, może jeszcze z koszulką trafię w pierwszym odcinku. Na pewno karta jest warta sporo pieniędzy, bo te karty są droższe niż te z Panini Brazylia, czy tam te inne Champions League. Uwierzcie mi. No kurde, no nie mówcie, że znowu coś trafiłem. I co tym razem? No nie mogę, no jak? Nie, no co to jest? Box z samymi kartami z autografem? Nie, nie mogę, no patrzcie. Druga saszetka i kurde, już jest karta z autografem. Kruszyna, jak to jest? Też tak miałeś? Ja nie mogę, no patrzcie. Nie, no kurde, zaraz wylosuję tu gdzieś spod spodu jakąś saszetkę. I zaraz zobaczymy. Nie, no teraz jak trafię kogoś z autografem, no to kurde, to ja nie wiem, to może wszystkie saszetki takie są. Kurde, no nie mogę. Zaraz zobaczymy. Ale karty naprawdę robią wrażenie. Są bardzo fajne. O, co to jest? Tu jakaś inna karta. Team Tomorrow. Coś takiego. No i tutaj nie będzie nic. A, dobra. Otworzę sobie jeszcze jedną. Bo muszę się gdzieś tam... O, ostatnią wygrzebię tam gdzieś spod spodu. Czekajcie. Zobaczymy, co tam się ukryło. Powiem Wam, że jest naprawdę gruba. Jest gruba i coś mi się wydaje, że to będzie z koszulką. Dobra, otworzę, żeby nie było już. Jak trafiłem w tym odcinku dwie karty z autografem i coś mi się wydaje, że tutaj będzie, że tu będzie, kurde, chyba z koszulką. Ale unboxing mi się trafił. No chyba, że mi się wydawało. Nie, wydawało mi się. To są chyba też te jedne z tych lepszych kart. Kiedyś Kruszyna mi coś tam mówił. Aha, no tak. Ale była trochę grubsza ta saszetka. No to co?
Mam nadzieję, że Wam się podobał unboxing. Oczywiście mówię do tych, którzy lubią koszykówkę i zbierają może takie karty, ale te karty są naprawdę bardzo wartościowe. To Wam powie chyba każdy kolekcjoner, nie tylko koszykówki. Muszę sprawdzić, ile te karty kosztują. No i tu trafiłem jeszcze jakieś dwie takie nie wiem co to znaczy, a to jakiś Team Tomorrow. Kurde, fajne są. Widać mnie tam? Nie pokażę Wam się. Dobra, to by było na tyle. Na pewno będę jeszcze otwierał sobie te karty, ale kurde, no coś takiego, nie wiem, Kruszyna, powiedz w komentarzu, możesz mi napisać. Też takie coś miałeś? Kurde, no patrz, w pierwszym unboxingu trafiły mi się dwie karty z autografem. Ma się to szczęście. Oczywiście, no co, pierwszy raz otwieram boksa, ale nie, jak otwierałem pierwszy raz boksa z Brazylią, to tam trochę kaszana mi się trafiła na początku. No ale, dobra, to by było na tyle. Ja jestem zadowolony z tych dwóch kart. Naprawdę są super. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.